Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj widzowie jesteśmy na Palionowie, ale uwaga, stała się pewna taka, nawet nie wiem czy dziwna rzecz. Po prostu dostałem tutaj skrzynkę. Ale jak dostaję skrzynkę przed domem, którą zauważam, tam zawsze jest coś, czego się totalnie nikt nie spodziewa. Tam zawsze jest jakaś informacja, jestem pewien, że tam jest książka od Herobrine'a, po prostu jestem w 100% pewien. Jak nigdy po prostu, więc wiecie, ja póki co nie otwieram jej jeszcze. Ja pójdę może najpierw po Milki, albo może ona... O, jest! Halo! 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 Ja się nie mam zamiaru odezwać. A, dobra, żartowałam, jednak mam. Tak, tak? Taka jesteś? Proszę, przestań, nie rób mi tego. Nie rób tak! Proszę, przestań! Gdzie jest zjawa? Iść! Kurde, dobra, ja przegrywam. No, wygrałem, no widzisz, ten pojedynek. No, co się w ogóle podejmujesz, jak od razu wiesz, że nie dasz rad? Nie rozumiem. Spadł. Dobra, słuchaj, dostałem tu skrzynkę taką. Ja boję się otwierać. A, to widzę, że nie. Dobra, no, książka. Jakaś książka. Dobra, to by się spodziewał. To co, czytamy? No, tak. Dobra, uwaga. Siema Tościk. Okej, tak nie zacząłby Herobrine. Cześć. Wyruszyliśmy na poszukiwania Palionki. Każdy idzie w inną stronę Palionowa. Dla ciebie i Milki zostało udać się na wschód od Palionowa. Życzę wam powodzenia. Dajcie znać, jak dowiecie się czegoś. Pozdro. Ej, okej, dobra. Gdzie jest wschód? Czekaj. Musimy to zobaczyć na F3. Tam jest północ. Czyli tam jest wschód. Na ekranie siedzi wrona, no, albo no. Na ekierce też. Na ekierce. Tak, ale E to jest east, to jest wschód. Więc yes. Co, będziemy musieli iść w tamtą stronę, tak? Ahoj, wyprawa, o, oczywiście, że tak. Dobra, słuchaj, ale to musimy się przygotować najpierw, wiesz? Masz, no. Ty idziesz tak, ubrana, bez zbroi żadnej? No stary, ja idę się do ciebie po prostu przygotować, mam nadzieję, że masz te jakieś fajne rzeczy. Dobra, szybko biorę to, póki mnie jeszcze nie zabrałaś. Dobra, ale mam dla ciebie coś, jakbyś chciała zbroję. Ja też mam. Aha. Ja sobie znalazłam już. Dobrze. Ale ja nie będę nalegał. Nie chcesz brać, to dobra. Nie bierz. Oczywiście, że nie. Czy ja cię kiedykolwiek do czegokolwiek zmuszałem? Dobra, odkładam mój tostowy hełm. Nie będę go brał ze sobą, bo szkoda mi, jakbym go miał stracić w wyprawie. Dobra, co nam się może przydać? Żarcie nam się. Chodź, dam ci żarcie. Chodź, napoję cię na wodny, prawda? Dawaj, ho. Wow, dzięki. Nikt nie był dla mnie taki. Chodź. Czym chata bogata, tym prawda bierz. Tu masz staka. Serio? Jest dosyta. Wow, dzięki. Ja biorę z dwa staki miło. Ziemniaków, to nam się przyda. Fajerwerki, dobra. Trzeba więcej fajerwerek, chodź. Ile masz jedzenia? Stak ziemniaków, 8 cooked pork. Masz jeszcze jeden stak ziemniaków. 9 enchanted golden apple. Dobra, jeszcze... powiedz mi jeszcze zanim. Ale to czekaj, no dlaczego co? Dlaczego my idziemy? Po co my idziemy? Bo sobie zapomniałam. Czy ty... No po prostu zapomniało mi się. Dużo się dzieje. A, Palionka, dobra. A, okej. No dobra, myślałam, że coś ważniejszego. A, okej, Palionka, dobra. A, że Palionka, okej, spoko. No i co się śmieje? To się zgubił? A, Palionka, okej. Nie, to luz. Spoko. Dobra, bierzmy. Perły bierzesz? Wezmę wodę od ciebie, no co? O, wiadro z wodą może się przydać, no, to prawda. A co? No, co? Wezmę? A co, nie wezmę? Dobra, no i fajnie, no i mamy wszystko, już mam wszystko z tego, to mam pierwerkę. Dobra, a chcesz zjeść pożegnalny torcik? Ach, w sumie to nie jest zbyt płodne, ale dzięki. Jest. Dobra, biorę shulker boxa i do niego ładuję ważne rzeczy. Tu ładuję ziemniaki, tutaj załaduję zaraz... Czemu ja mam te frame'y? Tego nie chcę. Załaduję tam również trochę kubla, w razie jakby trzeba było jakąś bazę wybudować na szybkości. Tu dam tą książkę dam. Dobra, i to jest to. Dobra, lecimy po fajerwerki, chodź. Jesteś gotowa? Masz swojego Milky Boxa, bo ja swojego Toast Boxa mam. Nie jest mi potrzebny aktualnie ten. Aha, czyli, bo szkoda mi go na taką wyprawę. Aha, okej, no dobra, czyli nie korzystasz z prezentów, Szkoda mi go na taką wyprawę. Ty w ogóle mnie nie słuchasz po prostu. Weź wyłącz uszy. Okej, wyłącz uszy, okej. Chodź tutaj, na targ, jestem na targu. Gdzie ty jesteś? No ja też idę, no bo ja nie jestem taka szybka. A ty masz elytrę w ogóle? Tak. Co ja tu tak podskoczyłem wysoko? Co, kto się stanęło? Lecisz tu czy nie?
No idę, na spokojnie, no jeju, ty w ogóle... My wyruszamy palionki szukać, a ty co? No dobra, dobra, jedu palionka, no właśnie tylko palionka. A, okej, okay, nie, sorry, bo zapomniałem, że to tylko palionka się zgubiła. A, sorry, no właśnie, no to luz. Dobra, rozumiem, że mam za darmo. To chyba cię, kurde, wygięło coś, ty. Rzucaj pieniądze, a nie. Już? Idziemy, jesteś gotowy? A rzuciłaś pieniądze? Nie, idziemy? Ty się zastanów nad swoim zachowaniem. Dobra, chodź, idziemy. Na co? Na zachód? Wschód? Co to było? Na wschód. Ale zapłaciłaś? No dobrze, będziesz miała problemy z policją w takim razie. Widzisz ten budynek tu? Ja bardzo lubię. Policję? Lubisz policję? Podoba ci ten budynek? Chciałabyś w nim mieszkać? Bo chyba będziesz. Fajnie. No i tak. Załatwione, załatwione. Załatwione. Taki hotel ci załatwię, będziesz żyła na podatkach. Super, ej. Naszych. Już mi się nie chce. Dobra, czekaj, dobrze, lecimy na wschód? To jest tu? No na wschód, oczywiście, dobra. Że tak. A będziemy musieli lecieć, może weźmy, nie lecimy tak elytrą, bo nie wiadomo. Chcesz iść na piechotę? Lecieć, dobra, no. Okej, spoko, no, możemy iść. A, nie? Nie no, bo przecież po co się spieszyć, to tylko palionka się zgubiła, nie? No ale nie o to chodzi, o to, że szkoda trochę pojechać, może to będzie gdzieś tutaj, musimy się. A przypomnij, kto się zgubił? Nie wiem, palionka? A, no, palionka jakaś. O co tam chodzi? Nie, dobra, ty po prostu się tutaj naśmiewasz ze mnie i w ogóle, a ty... Ja staram się, okay? Co to jest? Dobra, czekaj, bo wyruszyliśmy na wschód i mamy jakąś budkę telefoniczną. Budka telefoniczna, ja tak nawet nie zauważyłam. Dobrze, że ty jesteś ze mną tutaj, bo serio. Widzisz, no, ty to taka jesteś właśnie. No i co to się by się dach na głowę by ci się walił, to byś tego nawet nie zauważyła. Dobra, no tak. A co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest. Ktoś tu zbudował coś i porzucił projekt. Dobra, no lecimy dalej. Nie ma co tutaj siedzieć, jak tutaj nic nie ma. Ale akcja, stary, patrz, chodź tu. Co? Patrz, jaka długa brzoza tam stoi, widzisz ją? To daleko? To z tym miodem jeszcze? No, taka jedna stoi brzoza długa z miodem. Dobra, chodźmy, podbijemy tą brzozę. Ona na pewno coś z nią jest ten. To jest coś Herobrine'a, mówię ci. Mówisz? Brzoza Herobrine'a? Brzoza Herobrine'a, no. Dobra, wiem czego nie zabrałem, dobra, notatnika nie zabrałem, czego? Ale zabrałem tą książkę, więc wezmę sobie z tej książki, zrobię notatnik podróży. Tego nie dobra, zrobiłem. Dobra, i napisz brzoza Herobrine'a. Tak. Dzień pierwszy, brzoza Herobrine'a. Poszukiwania palionki. Uwaga, tak. Tutaj, coś dzień takiego. Pierwszy. Dzień pierwszy. Nie, najpierw pierwszy. Dzień pierwszy. Budka telefoniczna, Herobrine'a. Nie, no, dobra, budka... Telefoniczna Herobrine. Dobra, dwa. Brzoza, Herobrine'a. Dzień drugi. Okej. Okay. Nie, brzoza to dalej jest dzień pierwszy. Tak, to jest dzień pierwszy, nie przesadzaj. Tu brzoza i Herobrine'a. Brzoza Herobrine'a. Dobra. Ale dopisz z miodem. Plus nikczemne ule. Ulisko. Nikczemne ule. Dobra, kolejna rzecz, osioł, widzisz? To jest podejrzane, osioł Herobrine'a. Ej, to jest wioska w ogóle, widziałeś, to jest wioska? Wioska Herobrine'a. Nie no, nie no, dobra. A przypomnisz, kto się zgubił? Herobrine? Palionka taka, tylko tam. Ale tu już ktoś był, wyzerowane chyba wszystko. Czekaj, tu jest kowal, od tego zależy, że ktoś tu był. No oczywiście, że ktoś tu był. Dobra, tu już rok tu jesteśmy w sumie, jakby nikogo tu nie było, to... on jest tutaj taki samotny. Kto? Wypuścić cię? Chodź. A kto jest samotny? No, gościu. Chodź, śmiało. Ale to on sobie ziemiankę fajną, elegancką piwnicę sobie robi, a ty go wyrzucasz z domu. Zostaw nie, go, widzisz, że... Schody. No i co? I on chciał wyjść, widziałam od początku. Ej! To nie ja go uderzyłem, to Herobrine go uderzył. Ale musisz to chyba wpisać, nie? Jagodę Herobrine'a. Nie, no dobra, już nie przesadzajmy. Jagodę Herobrine'a. Nie przesadzajmy już. To jest przesady. Już wystarczy, że mamy chcesz brzozę z nikczemnymi ulami. Czekaj na mnie. No chodź, no przecież wyprawa jest, że jesteśmy rzut nie, beretem no, od Palionowa. No dobra, no ale no tutaj jeszcze dużo rzeczy Herobrine'a jest, to musisz wszystko notować, tu tak? Tu nic nie jest Herobrine'a. Kolejne żółte kwiatki Herobrine'a. Dobra, wiesz co... Możliwe, że jesteśmy blisko epoki lodowej. Ty, dostałem wiadomość od Paliona właśnie. Poinformowała mnie, że ty to jednak chyba powinnaś pójść w drugą stronę. Mhm. Bo mi będziesz tylko stopować. A, wiadomość Herobrine'a, no super. Świetnie w ogóle. Jeszcze tego nam brakowało, nie? Dobra. Nie rób cyrku. Dobra, bierz ten ul. Dobra. Teraz tak całkiem sobie nie mam zamiaru brać ul. Co? Co mi ul? Co nie jest wiem, ul? Nie wiem, no wymyślałeś, że to jest brzoza Herobrine'a, to ją bierz teraz, nie? Dobra, nie lecimy. No nie, tam jest woda, masz łódkę? Nie, oczywiście, że nie, ale trzeba ją zrobić. To będzie trzeba zrobić, dobra, mamy tu trochę drewna. No i noc, kurczę, noc się robimy, jeszcze nawet nie zabraliśmy tych, łóżek. Łóżek, no oczywiście, że nie po co łóżka. No jasne, jeszcze wiem. Możemy wrócić. Nie, ale nie chce mi się już. Bo jeszcze, wiesz, znajdziemy. Ale nie możemy stale czekaj, robić łóżek, bo... Czekaj, bo my tutaj, kurczę,
To co? Bo to będą łóżka Herobrine'a, nie możemy w nich spać. Co, teraz by... Jaka, jak kurczę? Zrobimy łóżkę. Uważaj, bo szkielet Herobrine'a za tobą idzie! Ja poleciałem tu na dół, chodź tu za mną. Nie denerwuj. No tu jestem! Dobra, będę w ciebie strzelał, będziesz lecieć. O! Dzięki. Nie! Proszę cię, nie rób tego! Dobra, masz farta. Wiem. Dobra, chodź. Szukaj owiec, szukaj owiec, owiec. No owiec, 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 nie. Szukaj chcę. Owiec, ja widzę świnia. Iś! No i po co ci świnia? Świnia nam się przyda? Nie no, mamy żarcie masę. Przydałoby się ten owce znaleźć. Dobra, zostań tutaj, ała. I nie wiem, kurde, no wiem, że by się przydało, ale nie wiem, nie widzę nigdzie tutaj żadnych w ogóle zwierzęcia chodzących. O kurde, co to jest? O czym ty mówisz? O tym! Nie masz render dystansu, nie widzisz tego? A! Co to jest? Ja pierdzie jeszcze w ten księżyc, stary. To jest na pewno coś Herobrine'a, okej? Okay? To jest na 100% jakiś... Wiesz co, to nie ulega żadnym wątpliwościom, że to jest coś Herobrine'a. Dobra, szukaj te owcy, musimy się przyzwać, ja tam w nocy na pewno nie pójdę. Ja tutaj nie będę spała, w ogóle. Weź człowieku, szukaj owiec. Szukaj owiec. Dobra, wracaj do domu, wracaj do mnie, nie będziesz mnie denerwować, będziesz mnie tylko stopować, blokować mnie będziesz. Blokować? Ja cię nie puszczę tam w ogóle do tego czegoś wielkiego Herobrine'a. Co to jest w ogóle za zamczysko? Zostawcie mnie. Ja zabijam dla ciebie. Mam atak mobów Herobrine'a. Ej, gdzie jesteś? Proszę, nie, nie mów tak. Gdzie ty jesteś? Ja muszę cię... Atak mam, wielki atak. O Boże, atak Herobrine'a. O Boże, Herobrine'a przybiegł. A nie, to tylko ty. No przestań, spaduwa. Ej, dobra, my potrzebujemy... Chcę mi się wymiotować, jak to widzę. Tobie też? Ej, to jest tak ogromne. Gdzie ty jesteś? Zgubiłam cię, proszę, nie zostawiaj mnie tutaj, tak. Masz. Dzięki. Dobra, szukaj owiec, bo my potrzebujemy czegoś do spania. Dobra, chodź, lecimy w tą stronę. Ja pierniczę. Gdzie ty lecisz, nie zostawiaj mnie tutaj, tylko mnie tutaj zostawia, że to jest tak strasznie. Dobra, przy tobie to będę w miejscu stał całe życie. Jak w miejscu całe życie? Ty się całe życie. Ty mnie tylko blokujesz. Fajnie, portal w ogóle. Dobra, ja szukam owiec. Jest tam coś? Lecę po owce, bo to... Dobra, tu jest wioska, bierzemy z wioski łóżka, chodź tu. No dobra, ile tam są jakieś łóżka? Jasne, że są. Na moje życzenie. Łóżka, respcie się. Są, patrz, respiło się na życzenie. Mam jedno swoje łóżko, no. Nawet sobie pomarańczowe zrobię, a co, bo to na pewno gdzieś będą dwa kwiatki, żółte i pomarańczowe. Ja już śpię, czy żółty i czerwony. Co robisz? Śpię. A, myślisz, ja zrozumiałem, że już siwieje. No to dobra. Też w sumie. No tam, już kurczę, masz swoje lata, nie? Dobra, idziemy spać. No ja już spałam. Dobra, ja robię sobie tak, robimy tu, łączymy to, żeby zrobić pomarańczowy barwnik, łączymy to z pomarańczowym barwnikiem, elegancko. Mam pomarańczowe łóżko, a to jak ja tobie idzie? No a ty ja chcesz mieć szare, co? Takie smutne, ponure. Takie, w którym nikt nie chce spać, tylko ty sama tam śpisz. Zrób sobie pomarańczowe też, poznaj co to nie jest pomarańczowe. Ale spoko, żółte jest git, mi to odpowiada. Ja nie chcę takiego. Nie, żółty śpi bzyku, weź pomarańczowy. Jeju, żółty jest żółty jest zasikany. No to daj mi ten barwnik głupi. Masz. I co ja mam? Jak mam to niby zrobić? Teraz to już za późno, teraz musisz nowe łóżko znaleźć, tu jest nowe białe. Bez sensu. Ja tak tylko mogę? Strasznie głupie. Otóż tu to żółte łóżko, nie bierz go ze sobą. No dobra, no tylko pomarańczowe się liczy, rozumiesz? No dobra, rozumiem, no. Dobra, no to chodź, wracamy, idziemy do tej bazy tam jego. Ja już pamiętam, gdzie to było. Dobra, robimy atak, rozumiesz? Musimy to zbadać. Nie, no oszalałeś chyba. No ja jest dzień! No w nocy bym tam nie poszedł, ale w dzień! No co? Serio tam chcesz iść? A co? Nie. A co? No nie, no szybso. A co? Czemu nie? No czekaj, no niby się boję, no kurde, no przemyślmy chociaż to. Ale widzisz, że ty mnie stopujesz? Na pewno tam... Bo całe życie mnie ograniczasz, Zarazem owce. Dwie no to, nawet. Na co ci teraz owce, jak my już łóżka mamy? Nieważne, jeju, dobra, bo się stresuję, ja po prostu, nie wiem, nie chcę. Ej, znikło to. A nie, nie znikło. Och, jak... A. Okay. Dobra, ogień. Nie no, Szczypson, czekaj, proszę cię, czekaj, ty, owce. Nie odchodź beze mnie, nie, no stary. Wcześniej nikt tu nie było. Gdzie ty jesteś? Idę tam, kurczę, tutaj podlatuję. No to czekaj, no to chociaż rozumiem jakiś obóz na chwilę, czy coś takie. A co obóz? No na chwilę tylko, albo dajmy tej łóżka, żebyśmy się tutaj zrespili. No dobra, dobra, to jest dobry pomysł akurat z łóżkami, tak? Teraz pomyślałem, że w sumie to masz nawet rację, w sumie czasem coś ci się zdarzy mądrego powiedzieć, nie? Wiem. Dobra, chodź tu, dojdź do mnie, gdzie ty jesteś? Tu. Chodź tu. Co powiesz tu? Aż tu jest tak elegancko ciemno. Ała! O kurde, nie wiem, ile tych!
Wyszły się zespawnowały. Z tego. Głupie. Wyszły z... To jest creeper. Dobra, co powiesz na to, żeby tutaj zamieszkać właśnie w tym... w tym, tym. Powiem ci, że świetne w Nowym miejsce, Sączu. No. Nie no, tu. Nie, to jest beznadziejne miejsce, nie podoba mi się. Taka dziura. Obrzydliwe. Nie, 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 trzeba znaleźć lepsze miejsce. Dobra, chodź tu, chodź tu, mam dobre miejsce. Patrz, tutaj gdzieś, mniej więcej. No i na głazach. No i co, no i patrz, i mamy dobry widok. No tu, tu, w tej kopalni. No dobra, no. Nie, tu jest nierówno. Tu jest nierówno, tu nie możemy mieszkać. Dobra, to jest tylko obóz. Tylko na chwilę, stary. Dobra, to jest tylko obóz. Jesteś taka wybredna. A ty jesteś strasznie wybredny. Dobra, idziemy tam, gdzie było na początku. Tutaj, tu jednak mi się najbardziej podoba. Okay. Czuję się najbezpieczniej. Dobrze. Obroniłem się, gdzie podziękuj. Dziękuję. Nie ma problemu. 5 zł, dobra. To tak, tutaj, tak? No na przykład. Czekaj, wybrałaś, tak to może być. Rozwal tą, w sumie tutaj, no rozwal tą ziemię i mamy gotowy dom. Wiem. A, tylko ja nie mam... Może jakąś pochodnię? No właśnie. Dobra, ale widziałem tu gdzieś węgiel. O, tu jest właśnie. Tak, tam jest węgiel. Dobra, no to git. Dobra, ja rozbijam łóżko sobie. Rozbij obóz. Rozbiłam obóz. Rozbij. Rozbiłam. Świetnie. A ja nie mam fortuny na tym? Mam fortunę. Dobra, czyli powinno mi tu sporo lecieć tego węgla. Dobra, a mamy drewno? Tak. To daj mi. Ile potrzebujesz i jakiego nie wiem, rodzaju? Patyki po prostu potrzebuję. Żartuję, ty myślisz, że co, ja mam sklep ze sobą cały wzięty? No, więc jesteś bo budowniczy, nie masz ten twój sklep, więc oczekiwałbym się czego. Siup. Dobra, o elegancko, ale to nie zrobię z tego wszystkich patyków, tylko zrobimy tak. O kurde, ale ja węgla mam teraz. Dobra, rozświetlam oblicze swe nad tobą. Dzięki. Dobra, tutaj robię tak, będzie magazyn tu będzie. Co, co o tym sądzisz? Mm-hmm. Cieszę się, że ci się podoba ten magazyn. 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 Okej, no niech będzie. Masz niezłe pomysły tutaj. No tak, naprawdę. No bo tu musi być obóz odpowiedni do tego przygotowany. Musimy być na najgorsze, nie? No dobra, dobra, dobra. No. No to podamy tutaj nasze itemy przed wejściem tam. Tutaj tutaj może jakiś chest, tak żeby ja tu mam shulker boxa. Ale chesta mogę skraftować. No to proszę cię, skraftuj. Nawet dwa. O, super. Ale ogień, ja tutaj co? Oddam trochę na przykład jedzenia. No dobra. I trochę tego, tego. Dobra, tego. No to ten. Chen. No to ogień. No stary! Pójdź tu! No co? Trzeba pójść tam! No bez przesady, ej, to wygląda tak strasznie, nie? Ja tam nie chcę iść. No właśnie, dlatego... Kurde, czekaj, znaczy, chcę i nie chcę w sumie równocześnie jedno z drugim. Nie wiem, dobra, dobra, słuchaj. Wiecie co, widzowie, my to przeanalizujemy. Musimy tutaj trochę zobaczyć, czy tu się przynajmniej przy przypadkiem Herobrine nie kręci. No i co? Myślę, że jutro się tam wybierzemy, ale na dzisiaj wystarczy. Znaleźliśmy coś, trzeba zdać jeszcze raport chłopakom może, albo nie wiem, albo może i nie. Może lepiej ich nie martwić, co? Niech oni idą w drugą stronę, aczkolwiek coś czuję, że tutaj będzie palionka uwięziona. O kurde, to wygląda przerażająco. Dobra, widzowie, kończę ten odcinek, widzimy się jutro. Trzymajcie się, elo!